Módlmy się. Chryste, który z rąk ludzkich przyjmujesz krzyż, aby uczynić go znakiem zbawczej miłości Boga do człowieka. Daj nam i wszystkim ludziom naszych czasów łaskę wiary w tę nieskończoną miłość, abyśmy przekazując znak krzyża nowemu pokoleniu, byli autentycznymi świadkami odkupienia. Tobie, Jezu, kapłanie i ofiaro, cześć i chwała na wieki. Amen. Krzyża. Czytanie z Ewangelii Łukasza, rozdział 23, wersety od 32 do 34. Prowadzono też dwóch innych złoczyńców, aby razem z nim zostali straceni. A gdy przyszli na miejsce, zwane miejscem czaszki, ukrzyżowali tam jego i złoczyńców, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. Wtedy Jezus powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem podzielili jego szaty i rzucali o nie losy. Ten, co ubierał niebiosa w gwiazdy, a ziemię w kwiaty, niekiedy człowieka w skórzane ubrania, stał teraz obnażony przez ludźmi. Spełniają się słowa proroka, rozpoczyna się egzekucja. Uderzenia katów przytłaczają do drzewa, krzyża ręce i nogi skazańca. W nadgarstki dłoni zostają przemocą wtłoczone gwoździe. Na tych gwoździach będzie wisiał skazaniec w niewypowiedzianych mękach agonii. Niewymowne cierpienie przenika żywe ciało i czuło duszę Chrystusa. Razem z nim zostają ukrzyżowani dwaj prawdziwi złoczyńcy, po prawej i po lewej stronie. Wypełnia się proroctwo.
poczet złoczyńców został zaliczony. Teraz, kiedy oprawcy podniosą krzyż, rozpocznie się konanie, które będzie trwało 3 godziny. Trzeba było, ażeby wypełniło się i to słowo. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Czym przyciąga ten konający na krzyżu skazaniec? Z pewnością sam obraz niewypowiedzianego cierpienia mógł budzić współczucie. Jednak współczucie to za mało, aby związać swe życie z tym, który zawisł na krzyżu. A więc czym tłumaczyć, że ten przerażający widok przyciąga kolejne pokolenia tych, którzy krzyż uczynili znakiem swojej wiary? Mężczyzn i kobiet, którzy przez wieki pod tym znakiem żyli i oddawali życie. Chrystus przyciąga do krzyża potęgą miłości, miłości nieskończonej, która na czele krzyża wyniosła się nad ziemię, ciężar Chrystusowego ciała, aby zrównoważyć ciężar starodawnej winy, miłości nieogarnionej, która wypełniła wszelki brak miłości i pozwoliła człowiekowi na nowo ukryć się w dłoniach miłosiernego Ojca. Módlmy się. Chryste wywyższony, miłości ukrzyżowana, napełnij nasze serce swoją miłością, abyśmy w Twoim krzyżu rozpoznali znak naszego odkupienia i przyciągnięci do Twych ran żyli i umierali z Tobą, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen. Stacja 6. Jezus umiera na krzyżu.
Czytanie z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 15, wersety od 33 do 39. A gdy była szósta godzina, ciemność ogarnęła całą ziemię aż do godziny 9. Po godzinie 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachthani, co się tłumaczy: Boże mój, czemu mnie opuściłeś? A niektórzy ze stojących tam ludzi, usłyszawszy to, mówili: woła Eliasza. Wtedy ktoś podbiegł, napełnił gąbkę octem i włożywszy na trzcinę, dał mu pić, mówiąc: przestańcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć. A Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I rozerwała się na pół zasłona świątyni, od góry aż do dołu. A setnik, który stał naprzeciw, widząc, że tak wołając oddał ducha, powiedział: ten człowiek prawdziwie był Synem Bożym. Gwoździe miały za zadanie przytrzymać ciało, przytwierdzić je do drewnianej belki tak, żeby się całkowicie zatrzymało. Wiszący, związany, przygwożdżony Chrystus już nikogo nie podnosi, nie karmi, nie pociesza, nie uzdrawia. Mamy go, jest nasz, nic nie może. Paradoks tej ewangelicznej sceny odkryli już ojcowie Kościoła. W rozpiętym na ramionach krzyża Zbawicielu zobaczyli Boga, który obejmuje cały świat. Przytula się do Niego głębiej i szerzej niż wtedy, gdy mógł tego doświadczyć jedynie pojedynczy człowiek, czy nawet z podziwem garniący się do Niego nakarmiony tłum. Dopiero rozciągnięty na krzyżu może przeniknąć duchem cały świat, dotknąć każdego ludzkiego bólu, najbardziej skrytego i wstydliwego. Na tej stacji Drogi Krzyżowej odkrywamy miłość Boga, która przenika i przemienia całe stworzenie. Oto wszystko stało się nowe. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, który w chwili konania nie pozostałeś obojętny na los człowieka i wraz z ostatnim tchnieniem z miłością zawierzyłeś miłosierdziu Ojcu, ludzi wszystkich czasów z ich słabościami i grzechami, napełnij nas i przyszłe pokolenia duchem miłości, aby nasza obojętność nie zniweczyła w nas owoców Twojej śmierci. Tobie, Jezu ukrzyżowany, mądrości i mocy Boga, cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
Stacja siódma. Jezus zdjęty z krzyża i złożony do grobu. Słowo Boże mówi: A gdy nastał wieczór, przyszedł bogaty człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. Udał się on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat rozkazał, aby mu je wydano. A Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobowcu, który wykuł w skale. Przed wejściem do grobowca zatoczył wielki kamień i odszedł. A Maria Magdalena i druga Maria siedziały tam naprzeciw grobowca. Następnego dnia, pierwszego po dniu przygotowania, naczelni kapłani i faryzeusze zebrali się u Piłata i oznajmili: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel powiedział, gdy jeszcze żył, po trzech dniach zmartwychwstanę. Rozkaż więc zabezpieczyć grobowiec aż do trzeciego dnia, by przypadkiem jego uczniowie nie przyszli w nocy, nie wykradli go i nie powiedzieli ludowi: powstał z martwych. I ostatni błąd będzie gorszy niż pierwszy. Piłat powiedział im: macie straż, idźcie. Zabezpieczcie, jak umiecie. Poszli więc i zabezpieczyli grobowiec, pieczętując kamień i stawiając straż. Człowiek imieniem Józef z Arymatei zjawił się, gdy nasz Pan był już martwy, i poprosił o zgodę na pochowanie go. Nigdy nie słyszeliśmy o tym człowieku w okresie ziemskiej służby naszego Pana. Nigdy więcej już o nim też nie usłyszymy. Nie wiemy nic poza tym, że był uczniem, który kochał i czcił Chrystusa. W czasie, gdy apostołowie opuścili naszego Pana, w czasie, gdy przyznawanie się do szacunku dla Niego było bardzo niebezpieczne, w czasie, gdy trudno było zyskać jakąś ziemską korzyść, przyznając się do bycia Jego uczniem, w takim czasie Józef występuje śmiało, prosi o ciało Jezusa i składa je w swoim nowym grobie. To fakt przynoszący pociechę, a także zachętę. Pokazuje nam, że na ziemi są ciche, skromne osoby, które znają Pana i Pan je zna, ale są mało znane Kościołowi. Pokazuje nam także, że wśród ludu Bożego istnieje różnorodność darów. Są tacy, którzy wiernie przynoszą chwałę Chrystusowi i ci, którzy przynoszą Mu chwałę czynnie. Są tacy, których powołaniem jest budowanie Kościoła i zajmowanie publicznych miejsc. Ale są i tacy, którzy jak Józef, wychodzą naprzód tylko w chwilach szczególnej potrzeby. Ale wszyscy są prowadzeni przez jednego Ducha. I wszyscy różnymi sposobami uwielbiają Boga. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, którego Bóg Ojciec mocą Ducha Świętego wyprowadził z ciemności,
śmierci, do światłości nowego życia w chwale. Spraw, aby znak pustego grobu przemawiał do nas i do przyszłych pokoleń i stawał się źródłem żywej wiary, ofiarnej miłości i niezachwianej nadziei. Amen. Całe dzisiejsze nabożeństwo skupialiśmy się na tym, jak Jezus umierał. Warto jest na chwilkę jeszcze zastanowić się, dlaczego On to zrobił. Kiedy Piłat dał wybór ludziom, żeby uwolnić jednego z zatrzymanych, Barabasza albo Jezusa, lud wybrał Barabasza. Barabasz był rozbójnikiem, ale misją Chrystusa tu na ziemi było wzięcie na siebie grzechów całej ludzkości, odkupionej ludzkości. Więc pod tym względem Chrystus miał rzeczywiście na sobie więcej grzechów i więcej win niż sam ten rozbójnik. Chociaż ten grzech należy do ciebie i do mnie, a sam Chrystus, będąc Bogiem, nigdy nie zgrzeszył. Przez nasz grzech Chrystus pozwolił założyć sobie kajdany na ręce, po to, by one zostały zdjęte z naszych rąk. On umierał po to, żebym ja nie musiał umierać. Tylko teraz, żeby Jego śmierć mogła zostać moją śmiercią, Jego życie musi zostać moim życiem. Jedyny sposób na to, to przyjąć postawę Chrystusa i powiedzieć do Ojca: bądź wola Twoja. Podporządkować życie Bogu,
według Jego standardów, stawiać Jego na pierwszym miejscu w swoim życiu. Boże, oto czego chcę, czego ja chcę, ale niech będzie Twoja wola. To nie jest rzeczą łatwą czynić Chrystusa Panem swojego życia, ale jest to jedyną drogą do wolności. Albo będziemy na miejscu Chrystusa, albo będziemy na miejscu Barabasza. Albo zostaniemy uwolnieni i to On weźmie na siebie naszą winę, albo to my pozostaniemy odpowiedzialni za całą naszą niegodziwość. Myślę, że Wielki Piątek i ten czas jest dobrym czasem na spowiadanie się z naszych grzechów. Chciałbym Was teraz zaprosić do takiej wspólnej spowiedzi. Na początku w Waszych śpiewnikach, to jedne z pierwszych tych stron, jedna z tych stron właśnie to spowiedź Kościoła, do której Was teraz wszystkich zapraszam. Wyznajmy pokornie przed Bogiem, przed Wszechmogącym Bogiem nasze grzechy. Wszechmogący i najmiłościwszy Ojcze, zbłądziliśmy i oddaliśmy się od Twych dróg, jak zgubione owce. Postępowaliśmy zbyt często według zamysłów i pragnień naszych własnych serc. Zawiniliśmy wobec Twoich świętych praw. Nie uczyniliśmy tego, co powinniśmy byli uczynić. I uczyniliśmy to, czego nie powinniśmy byli czynić. Ty jednak, Panie, miej miłosierdzie nad nami. Oszczędź tych, którzy wyznają swoje winy. Odmów tych, którzy pokutują zgodnie z Twymi obietnicami ogłoszonymi ludzkości w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. I spraw ze względu na Niego, najmiłościwszy Ojcze, abyśmy mogli odtąd wieść pobożne, sprawiedliwe i rozumne życie ku chwale Twojego świętego imienia. Amen. Niech Wszechmogący i Miłosierny Pan udzieli nam przebaczenia i odpuszczenia wszystkich naszych grzechów, prawdziwej pokuty, naprawy życia i pocieszenia swojego Ducha Świętego. Amen. Ten grób, w którym został złożony Jezus, nie pozostaje zamknięty. I ten smutek być może, który nam dzisiaj towarzyszy, kiedy rozważamy ten czas męki pańskiej, nie jest końcem. To nie jest kropka w historii chrześcijaństwa, w Bożym planie odkupienia. Już pojutrze zgromadzimy się w tym miejscu po to, żeby świętować Jego zmartwychwstanie. Ale dopóki nie nadeszła niedziela i ten czas, kiedy będziemy rozważać Jego zmartwychwstanie, wykorzystajmy ten czas na rozważanie tego, czym jest śmierć Chrystusa, czym jest Boży plan zbawienia, Boże dzieło odkupienia i jak ja odnajduję się w tym ogromnym planie zbawienia. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby nas wyrwać z obecnego złego świata według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen.